Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, mamy zaszczyt przedstawić wam najnowszy hit, najwspanialsze show. To przed wami jedyne w swoim rodzaju walki SCP. Nie do końca legalne i nie do końca łatwe do zorganizowania, ale tylko tutaj uświadczycie tej jakże przyjemnej i mrożącej krew w żyłach rozrywki. Tak więc szykujcie się, wyjmijcie popcorn, przygotujcie się do naciśnięcia przycisku lubię to i oglądajcie, co zaraz będzie miało miejsce przed waszymi oczyma. Na pierwszy ogień rzucamy wybuchową mieszankę. Bestię i poskromiciela, potwora i... człowieka? Pacjenta i lekarza, a więc... SCP-049, niesławny lekarz plagi, który w pierwszym pojedynku zmierzy się z... SCP-939, o wielu głosach. Monstrum, które jednym kłapnięciem szczęk pozbawiłoby życia co najmniej 5 osób. A przynajmniej tak mawiają. Obaj uczestnicy staną w szranki na arenie, którąż to zaraz wylosujemy. Trzymajcie kciuki, nie wiadomo po kogo stronie opowie się nasz algorytm. Tak więc, w pierwszej rundzie walk SCP-049 zmierzy się z 939 w kanałach. Zdecydowanie sytuacja bardziej odpowiadająca naszemu kochanemu jaszczurowi. A wy? Za kim jesteście? Piszcie w komentarzach, kto jest waszym faworytem i dlaczego uważacie, że powinien wygrać, a pod koniec przekonamy się, czy mieliście rację. Tak więc, uczestnicy na miejscach, rozpoczynamy walkę. Obaj uczestnicy wchodzą na arenę z dwóch różnych stron. Pole bitwy przedstawia się nieco skomplikowanie, jak na nasze standardy. Wiele tu korytarzy i zakamarków. Wszystko nazbyt wilgotne i ciemne. Ledwo widać tu czubek własnego nosa. Oj tak. Dla naszego lekarza to będzie twardy orzech do zgryzienia. Przyjrzyjmy się mu, jakie są jego statystyki. Jak widać, SCP-049 jest dość zrównoważonym wojownikiem. Ale jego przewagą na pewno jest zwrotność. Mówią, że zręczny wojak jest lepszy niż 100 chłopa o stalowych mięśniach. Ale czy jest taki w rzeczywistości? Umiejętności lekarza pozostają dla nas póki co tajemnicą, jednak mamy prawo podejrzewać, że jego zdolność do eksperymentów nie pójdzie na marne. Spójrzmy, co robi 049. Porusza się powoli ku centrum mapy. Tam oświetlenie jest największe. Ten drobny szczegół może zaważyć o przewadze naszych dwóch bohaterów. Przejdźmy do 939. Siła, siła i jeszcze raz siła. Zdaje się, że na tym skupi się nasz drugi uczestnik. Ponownie trudno nam się domyślać co do jego konkretnych zdolności, ale to nie gra większej roli, jeśli jednym ciosem powali swojego konkurenta. Patrząc na mapę widać, że jaszczur zdecydowanie prędzej zaznajomił się z sytuacją i przymierza ciemne korytarze. Pytaniem pozostaje, kto pierwszy dotrze do kogo i na jakim gruncie? Cóż się dzieje? Cóż to, 939 dotarł do oświetlonego pokoju, zrobiony najpewniej obecnością 049, ale ten zdaje się być w pokoju obok. Czy jaszczur nie dostrzega go? Co się dzieje? I wpadł! To atak z zaskoczenia. SCP-049 użył jednej z rur, by przejść między pokojami. Teraz zaatakował SCP-939. Rozpoczyna się prawdziwa walka. Ponieważ SCP-049 zaatakował z ukrycia, to właśnie on ma inicjatywę i może oddać pierwszą akcję. Nie trzeba było długo się zastanawiać. SCP-049 używa dotyku lekarza, zadaje tym samym 20 punktów obrażeń SCP-939. SCP-939 odpowiada ugryzieniem. Jednak jest zbyt zdezorientowany. Doktor unika ataku z zadziwiającą łatwością. Cóż za akcja, jaszczur się tego nie spodziewał. Teraz obaj przeciwnicy mają po 80 punktów zdrowia. Co dalej? Co dalej? SCP-049 ponownie używa dotyku. 939 kompletnie przeszpilony, znów traci 20 punktów zdrowia. Czerwony jaszczur na nowo próbuje ugryźć lekarza i tym razem mu się to udaje. 049 otrzymuje 20 punktów obrażeń i krwawi. Oznacza to, iż do momentu uzdrowienia przez parę kolejek będzie otrzymywał dodatkowe obrażenia. Ale cóż to? SCP-049 wykonuje atak zwany dotykiem drenażu. Wysysa z jaszczura 10 punktów zdrowia i przekazuje je sobie, tym samym zatrzymując krwawienie. Cóż za wspaniały początek walki, widać ewidentnie kto króluje na ringu, kto jest tu liderem.
SCP-939 może jedynie odpowiedzieć ciosem pazurami zadającym 10 obrażeń. Niweluje poprzednio dodane punkty życia doktora, ale krwawienie zostało już zatamowane. A co tym razem? Doktor Plagi, zdaje się, używa lawendy. Jak wiemy, lawenda ma działanie uspokajające i oszołomujące na SCP-049. I wygląda na to, iż sam obiekt nauczył się jej używać, by poprawiać swoją kondycję. Kosztem chwilowego obezwładnienia. Och tak, SCP-049 otrzymuje z powrotem 20 punktów życia, wracając do swojego maksimum 80 punktów, ale zostaje ogłuszony przez następne dwie tury. Czy mu się to opłaca? Zaraz zobaczymy, panie i panowie, kolei jaszczurki. Aha. Słyszycie to? Głos naukowca? Czyżby ktoś utknął na polu walki? Nie, spokojnie, to tylko imitacja. Specjalna zdolność 939, pozwalająca na przybranie głosu innej istoty. Sprytnie użyta, potrafi zdezorientować przeciwnika. Obrona SCP-049 zostaje zmniejszona, a wytrzymałość 939 drastycznie zwiększona. Czy 049 poradzi sobie pod taką presją? W następnym ruchu SCP-939 używa... O mój Boże, cóż za zwrot akcji! SCP-939 używa miażdżącej szczęki. Swojego najsilniejszego ciosu ciężkiego. Normalnie zadającego 40 punktów obrażeń. Ciężko nim trafić, a użyć go można tylko raz na 4 tury. Jednak nasz jaszczur się przygotował i osłabił przeciwnika, tym samym teraz zadając mu aż 50 punktów obrażeń. Cóż za niewiarygodne zagranie! Czyby nowy faworyt publiczności? Czerwony jaszczur jeszcze nigdy nie był w tak dobrej formie. Perfekcyjnie zgrał się z sytuacją i wykorzystał ją. SCP-939 pozostaje z liczbą 50 punktów życiowych. Natomiast SCP-049 z zaledwie garstką, bo jedynie z 30 punktami. Co teraz wymyśli lekarz? Nie myśląc za długo, doktor Plagi używa ciosu laską, żeby ogłuszyć przeciwnika. Trafia bezbłędnie i pozbawia przytomności 939 na co najmniej jedną turę. SCP-049 co prędzej używa ponownie drenażu, żeby podleczyć się choć trochę. Może i to i mało jak na obecną chwilę, jednak zdecydowanie poprawiło to jego sytuację. Zachował zimną krew i dostosował się. Szala zwycięstwa ponownie jest po stronie przeciwnego doktora. Jednak czy będzie tak na długo? Zobaczmy, co wykombinował nasz nieustraszony 939. Nie daje on po sobie poznać, że jest pokonany. Czyżby miał jakiegoś asa w rękawie? Och, na niebiosa, co się dzieje? Ryk SCP-939, kakofonia potwora o wielu głosach, rozbrzmiewa po całej arenie. Czy to aby nie zew? Tak, tak, to zew, umiejętność, która pozwala SCP-939 przyzwać swojego pobratymca. Jednakże może on używać jej bardzo rzadko. Aż dziw bierze, że jaszczur posunął się tak daleko na tak wczesnym stadium walki. Może po prostu zamierza wykończyć doktora w następnym ruchu? Na to wygląda, bo to nadciąga drugi SCP-939. W pełni zdrowia i z wygórowanymi statystykami. Pozostawiając jednak pierwszego jaszczura ze zmniejszoną obroną i atakiem. To starcie jest już przesądzone. Teraz jaszczury mają nie tylko przewagę pod względem siły, ale i liczebności. W popłochu SCP-049 używa dotyku, chcąc zdobyć pierwszego 939, ale czy uda mu się to? Ach, o mały włos, tak blisko, jednak tak daleko, jednak czy lekarz pozostanie na swoim miejscu? Czy może będzie chciał zmienić taktykę, pozostawiając obu przeciwników przy życiu? Pierwszy SCP-939 próbuje użyć ugryzienia, jednak krytycznie chybia. Gdyby oba jaszczury drasnęły doktora ugryzieniem, to byłby dla niego koniec. Drugi 939 jednak trafia, cóż za niespodzianka. SCP-049 kończy ciężko ranny, krwawiący, jedynie z 20 punktami życia. W ostatniej szybkiej decyzji SCP-049 ratuje się, chwytając się brzytwy, używając dotyku drenażu, wysysając z SCP-939 pozostałą esencję życia. Ale to nadal walka przeciwko gigantowi, bowiem SCP-939-1 ma aż 100 punktów zdrowia, a lekarz Plagi jedynie 25. Och, przepraszam, 20. Nie zapominajmy o niewyleczonym krwawieniu. Odpowiedzią jaszczura na zabicie pobratymca jest cios pazurami. Dezorientacja, chaos, zwycięstwo, co teraz? Co teraz? Czekamy na ostatni atak, ostatni cios, ostatnie uderzenie! Ale nie, o nie, jakże się myliłem. SCP-049 ostatnimi siłami, ciosem laską ogłusza SCP-939 i wycofuje się. Wspaniale, walka nadal trwa! Powracamy do widoku mapy, gdzie zaszył się doktorek, tego nie wiemy. Jednak 939 zdaje się, że już wpadł na trop. Nie może zwlekać, bo tu czas to pieniądz, a w zasadzie to życie, nie pieniądz. Powiem, spójrzmy, im dłużej zwleka 939, tym więcej lekarz ma czasu na leczenie.
A tego nie chcemy, prawda? Tak więc, czym prędzej jaszczur przebiera łapami, przy okazji używając swojej imitacji głosu, żeby zwabić się 049. Ten jednak chyba nie ma ochoty na wyjście z kryjówki. Ach, wielka szkoda. Zapadła cisza. U nas, jak i u nich, przeciągła cisza, sprawiająca wrażenie nieskończonej. Obaj uczestnicy rozgrywki zniknęli nam z radarów. Najprawdopodobniej są już na swoich tropach. To swoista zabawa w kotka i myszkę. Do momentu, w którym... Och, oto i oni! Nareszcie! 939 dopadł 049 i teraz są gotowi, aby przystąpić do ostatecznej walki. Cóż to? To nie tylko SCP-049, to także... SCP-049-2. Och tak, nasz kochany doktor Plagi raczył użyć eksperymentu. Sztuki pozwalającej na ożywienie martwego ciała i użycia go jako swojego mięsa armatniego. Tylko skąd on wziął ludzkie ciało w kanałach fundacji? Na niektóre pytania lepiej nie znać odpowiedzi. Moi drodzy, przejdźmy do walki! SCP-939 ma ciężki kąsek do zgryzienia. Jego przeciwnik zdążył się lekko podleczyć. Co więcej, teraz nie boi się sypać eksperymentami na lewo i prawo. Zobaczymy, co wymyśli. I oto pierwszy atak. Bolesne ugryzienie skierowane w kierunku zombie. Zadaje 20 punktów obrażeń, pozostawiając SCP-049-2 z jedynie 5 punktami. Jednak dając mu wystarczająco dużo czasu na zadanie ciosu. SCP-049 za jego plecami zdaje się kombinować coś ciekawego w momencie, gdy jego sługa używa podstawowego ciosu, zadającego 10 punktów obrażeń SCP-939. Tuż po nim SCP-049 korzysta z chwilowej obrony i dotykiem drenażu wysysa z jaszczura kolejne 10 punktów zdrowia. Cóż za wspaniały comeback! Zdaje mi się, że SCP-939 wygląda na lekko poirytowanego, żeby nie powiedzieć porządnie rozsierdzonego. Używa zwykłego ciosu pazurami, by wykończyć zombie, a tym kończąc swoją akcję. Zaraz potem SCP-049 za pomocą dotyku lekarza pozbawia 939 20 punktów zdrowia, wyrównując szansę na zwycięstwo. Wspaniałe zagranie! Wytrącony z równowagi SCP-939 używa miażdżącej szczęki, jednak chyba zbytnio się pospieszył, bo nie trafił. Nie osłabił uprzednio przeciwnika i zbytnio zaryzykował tak pochopnym ruchem. Cóż za szkoda. Odpowiedzią ledwo muśniętego doktora jest natomiast ponownie jego najsilniejszy atak. Dotyk lekarza. Teraz to już nie przelewki. Sytuacja wymyka się spod kontroli. SCP-939 zdążyło chłonąć po nieudanym ataku i teraz wymierza ciosy na spokojnie. Używa kolejnej ciekawej akcji niewidzianej dotąd na arenie. Oto amnezja, oszołamiająca przeciwnika na dwie tury. Czy tym razem uda się wyprowadzić porządne ataki? Oszołomienie amnezji nie pozbawia konkurenta możliwości wykonania akcji, a jedynie osłabia każdą z nich do pewnego stopnia. SCP-049, jeszcze chwilowo przytomny ciosem laską, próbuje ogłuszyć 939. O dziwo, udaje mu się to. Dzięki temu oszołomienie spowodowane amnezją zostanie zredukowane tylko do jednej tury SCP-939. Cóż za wspaniale przemyślane zagranie! Następnie SCP-049 atakuje dotykiem lekarza. Idzie po całości, ale nie trafia! Coś jest nie tak. Oszołomienie amnezją działa przerażająco skutecznie, a oto nadchodzi już tura SCP-939. Jaszczur z chęcią użyłby miażdżącej szczęki, jednak jeszcze nie jest w stanie, musi odczekać jeszcze jedną turę. Tymczasem rusza ze standardowym ugryzieniem. SCP-049 tymczasem nie próżnuje i ponownie chcąc zdobyć przeciwnika używa dotyku drenażu. I oto on, oto atak miażdżącej szczęki! 40 punktów obrażeń i jeszcze 5 odkrwawienia! SCP-049 nie ostanie się dłużej! A może jednak? Amnezja przeminęła akurat w porę, aby doktor oddał ostatni cios. Zwycięskim krokiem ledwo muska skórę jaszczura, swoim dotykiem lekarza uśmiercając stworzenie raz na zawsze. I oto mamy zwycięzcę! SCP-049, lekarz Plagi, ledwo żywy, krwawiący i wykończony, stawił czoło i wgniótł w glebę jaszczura o wielu głosach. Proszę o aplauz! Ach, jakże zadziwiająca walka. A jak wam się ona podobała, drodzy widzowie? Czy już drżycie z ekscytacji przed kolejną? Ach, oby tak, bo ich przygotowania są naprawdę trudne. Docencie nasz trud, ocencie film i zasubskrybujcie kanał, a nie ominie was następne wspaniałe starcie! Tak więc, na koniec jeszcze, zagłosujcie. Kogo chcecie zobaczyć w następnej walce? Kto powinien się zmierzyć z kim? Własne propozycje podawajcie w komentarzach, najlepiej przyjęte znajdą miejsce w następnym odcinku.
Zapraszam również na grupę na Facebooku. Tam pojawi się decydujące głosowanie na następną walkę. A także na Discorda. Piwnica wzywa. Tam się dobrze bawimy i gadamy o życiu i innych mało ważnych rzeczach. Tak czy inaczej, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia po drugiej stronie.